Bękarty Gastro. Julian Karewicz. Kacper Zalcman. No, chyba spełniamy dzisiaj Twoje życzenie. Kiełbona. Kiełbadron. Kiełbadron. Kieł tak. Jak zgrillować steka? Czy kucharze piją? Jak zarabiać na gastronomii? Bękarty Gastro. Gadamy o jedzeniu i całej kulturze z nim związanej. Musimy zacząć od tej anegdoty, bo to chyba tak naprawdę pętla czasowa. Wspominaliśmy może troszeczkę o tym, jak bardzo kiedyś gardziliśmy kiełbasą. Tak, od tego trzeba zacząć. To prawda. To powiedz, jakie masz wspomnienia z, tym, znaczy, z tą bo, narracją. Bo, bo myśmy, myśmy, jak zaczęliśmy pracować na grillach, jako grillmasterzy no to się zachłysnęliśmy chyba tym wszystkim. Zachłysnęliśmy się grillami gazowymi, zachłysnęliśmy się stekami, zachłysnęliśmy się jakby tematami low and slow i kiełbona, która była w, do dzisiaj jest pewnie obecna na każdym grillu w Polsce. Stała się dla nas obciachem. Tak, z pogardą e, potrafiłem tak. rozpocząć e, akademię mówiąc <gryw> proszę państwa e, Szopskiej sałatki, kiełbasy, kaszanki, karkówki. Uczymy nie wszystkiego, u... tylko nie kiełbony. To poszło, poszło do lamusa, no nie? Tak. Ale... No już się objedliśmy tych steków. Byłeś w Japonii dość łagiu. Byłeś tu i tam, ja też zresztą, pojedliśmy różne rzeczy. No i co? Znaczy wiesz, to u mnie taki moment opamiętania to przyszedł dużo, znaczy wcześniej, to jakby no. już nie, to nie był wynik podróży, tylko ja cały czas miałem tak, że gdzieś tam, jak na narty, na przykład jechałem sobie kurde z synem w zimę. To jak dorowałem tą kiełbonę na stoku, to nie czułem się zawiedziony jakoś no. tym tematem, wręcz trochę tego zacząłem łaknąć w pewnym tak. momencie. Ale faktycznie, ja musiałem się chyba dopiero przejechać. Był taki moment, że tam kilka razy przejechałem się z taką ekipą wyścigową, ścigającą się w wyścigach Le Mans, czyli takich tak. Długo, długo termino, długich, tak, trwających wiele godzin. No, i tam faktycznie był, był tak, tak, taka sama rutyna była po przyjeździe na, na miejsce, na tor wyścigowy. tak? Czyli po no. prostu pierwszego dnia przywożą tam, kurde, tira, w którym gotujesz. Stawiają ci, Ja, oczywiście, bardzo prosiłem tam o grilla, ale okazało się, że oni, jakby chyba, też dlatego mnie wzięli, bo, jakby to grillowanie, to mają grilla zawsze ze sobą. Więc tam taki sześciopalnikowy Genesis stawał obok tego tira. Ja w tym tirze to tam tylko, wiesz, jakiegoś tam prepa robiłem, generalnie to prawie wszystko robiłem na grillu i tak, mhm. dla tej całej ekipy, no, która była dosyć liczna tam, powiedzmy, że było no, tak z 60-80 osób maksymalnie, bo jeszcze też jakieś dodatkowe ekipy żeśmy też karmili. Yy, ale za każdym razem, jak żeśmy jeszcze nie mieli tego wszystkiego rozstawionego, tak, to po prostu wjechał ten tir, mhm. te wszystkie patelnie były popakowane, jakoś tam zafoliowane, tak, wszystko to było po prostu jeszcze gdzieś tam pochowane po szafkach. To pierwszą imprezę, zawsze to było na, na wieczór, jak tam to wszystko zjeżdżało, wszyscy, cała ta ekipa z całej Europy się zjeżdżała, bo to ludzie byli jakby, wiesz, byli Austriacy, Brytyj, Brytyjczycy, Niemcy, tak, i oni wszyscy się po prostu musieli zlecieć do tego jednego miejsca. To pierwsza impreza to było tak zwane sausage party, czyli no. po prostu szło się do sklepu, kupowało się kiełbony, e, albo jakieś tam, wiesz, też jakieś zdarzały się steczki wieprzowe, gdzieś tam po, mm. ale generalnie to była impreza kiełbasiana, tak. tak. E, i Wiesz, no, myśmy jeździli, no ja z nim jeździłem w Europie, tam w kilku hmm. miejscach byłem. No i nagle się po prostu zorientowałem, że, kurde, gdzie nie pojedziesz, to mają całkiem fajne kiełbony w tych swoich sklepach, inne no. niż nasze, gorsze często, no. Ale myślę sobie, kurde, przecież to jest fajne. Tak. I, I to był taki pierwszy moment, kiedy zrozumiałem, że my w czymś jesteśmy zajebiści to tak naprawdę zajebiści. Tak. Że masz dobre kiełbasy, nie wiem, kurde, na całym świecie, tak. tak. Ale nasze są naprawdę wyjątkowe. A drugi moment, kiedy doceniłem no, kiełbasę, okay. to była świnina. Świnina. I, tak, świnina no. i jakby faktycznie y, to było dla mnie takie po prostu, no, taka kwintesencja prostoty, że po no. prostu jak chcesz kogoś ugościć czymś dobrym, szybko, tanio. To po prostu robisz kiełbas grilla i, i, i to jest sztos, i to jest naprawdę dobre. Dla słuchaczy, którzy nie znają backgroundu, Świnina to był projekt pomocowy, z którym z kacprem stanęliśmy na granicy polsko-ukraińskiej, serwując przepyszne jedzenie dla osób, które uciekały przed wojną. No i rzeczywiście, kiełbasa była jednym z podstawowych surowców, i na tony grillowaliśmy tego i to bardzo cieszyło nie tylko e, e, uchodźców, ale służby, które pracowały, wspierały tam nas. No i my też się najedliśmy trochę kiełbasy. Tak, tak. No, ale za zaczęliśmy o tej jakości tej kiełbasy mówić. Ja mam duży problem, no. bo mam takie wrażenie, może to jest jakaś e, taka e, pieśń sentymentalna przeszłości, ale mam wrażenie, że troszeczkę lepiej ten rynek kiełbasiany wyglądał jakiś czas temu. Teraz, gdzie nie patrzę, są wszędzie dodawane jakieś fosforany i potężne ilości peklosoli. Takie ubasy są takie, no są takim żelkiem zbitym różowym w środku. Strasznie niesmaczne. Często ta chemia aż wręcz wypala język. Ja mam wrażenie, że dodatek glutaminianu sodu już po prostu jest wymogiem koniecznym, bo przecież ludzie się przyzwyczaili, te kiełbasy są takie strasznie mocne. Tymczasem taka polska kiełbasa, którą dobrze wspominam, nawet spatyka z, z ogniska, no właśnie, była taka trochę bardziej naturalna w smaku. I doszło do tego, że no, przez dyskonty. Po prostu ta polska kiełbasa straciła trochę na jakości, i w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że może warto byłoby zacząć robić swoją. I nawet odpaliłem kilka serii warsztatów, gdzie sam opanowałem wcześniej technikę i nauczyłem się od siebie w pewnym momencie, że jest pewien wzór na kiełbasę. No Nieważne nie z czego ją robisz, a robiłem nie tylko wieprzową, nie tylko z wyszukanych gatunków wieprzowiny, bo robiliśmy je z mangalicy i z, ze złotnickiej pstrej, z złotnickiej białej puławskiej, ale też robiliśmy kiełbasy, no klasyczne markezy były z jagnięciny. Była kiełbasa z gęsi, zajebista stary, naprawdę polecam wam kiełbasę z gęsi. No i chyba moja ulubiona na chwilę obecną, to już taki em, w kierunku amerykańskiego barbecue klimat, kiełbasa z mostka wołowego. Po prostu absolutny sztos. I teraz klucz jest na tą kiełbasę dosyć prosty. Moim zdaniem drugorzędne są przyprawy i to w ogóle, co tam do niej dodasz. Moim zdaniem obroni się samo mięso z odpowiednią dozą tłuszczu. Wiadomo, sól. Nie musi być peklo sól. Przyprawy mogą być, nie musi być ich. I taki składnik sekretny X to jest woda. Woda dodana do mięsa po to, żeby w trakcie obróbki cieplnej tej wody jak najmniej ubyło. Obróbek cieplnych jest bardzo dużo. Dużo też zależy od tego, czy dodamy do kiełbasy Peklosul i czy ją później będziemy odwieszali na delikatne dojrzewanie. To może wpłynąć na optymalizację technik, ale zasadniczo, jeżeli jest 30% tłuszczu i dobre mięso w podstawie, to kiełbasę zrobisz ze wszystkiego. Mhm. Tak naprawdę. Fajnie też jest grać z strukturą część drobno zmielonego mięsa, część większych tak. kawałków krojonych z noża, a część takich średnich i to wtedy daje ci taką poezję, że tak powiem, w trakcie jedzenia. A potem masz wariacje i to jest też fajny, ciekawy temat. No, wariacje, no to już jest taka zabawa właśnie bardziej tutaj w... Wiesz, no, w, w, dla mnie to było odkrycie po prostu w trakcie podróżowania, że faktycznie po prostu do każdego kraju, do którego poje, pojedziesz, to masz jakąś kiełbasę. Czy tam tak. wiesz, czy to jest jakieś chorizo, kurde w Hiszpanii, czy chorizo w Ameryce Południowej, które jest zupełnie inne, czy, czy nie wiem, no po prostu we Włoszech Salsiccia, czy kurde tak. wiesz, w Belgii te takie smutne białe kiełbaski, tak. które oni mają. I, to, I naprawdę zabawa tymi tematami, no po prostu cały świat kiełbas, więc no to jest mój plan na, na przyszłość dołączyć do ciebie i też porobić swoje kiełbasy. No dobra, a powiedz mi taką rzecz, nacinać czy nie nacinać? I tutaj, ogóle... Odwieczna przepychanka. <laughs> jest Kiełbasa. He... Nacinać czy nie nacinać? Jest hejt na nacinanie kiełbasy. E, osoby, które argumentują, żeby tego nie robić, mówią, że wypuścimy z niej całą soczystość. Jest w tym ziarno prawdy, ale też myślę, że przyczynek do pewnych wyjątków. No bo jak e, nie wiem, Hiszpanie robią paeję na kiełbasie, to ją nacinają mhm. i smażą. Jest wtedy chrupiąca na no nie. Moim zdaniem kluczem jest to, żeby rozeznać, czy chcemy mieć kiełbasę, czy jemy kiełbasę, która była wcześniej zasypana pyklosolą, która wiąże bardzo dużo wody. I wtedy mamy taką lekko podsuszałą kiełbasę, którą wręcz można przeciąć w połowie wzdłuż i usmażyć. Tutaj hmm. chodzi tylko o karmelizację i szybkość penetracji, no nie? Natomiast jak mamy białą kiełbasę, taką wiesz, surową, jeszcze nie przetworzoną termicznie, to nacinanie tej kiełbasy, no, rzeczywiście spowoduje, że wylecą te soki. Znaczy ja, mam, ja mam inne trochę podejście do tego no. tematu, bo po pierwsze, znaczy po pierwsze, jak już wspomniałeś, przecinanie wzdłuż, mm. tak się w ogóle grilluje salsicie we Włoszech. No. Tam w ogóle idziesz do sklepu i masz już ją przekrojoną, no. rozłożoną w takiego butterflya, zafoliowaną. No. Po prostu kiełbasę salsicie na grilla kupujesz w takiej formie. No. to właśnie odkryłem, jakby grillując wtedy w, na torze Monza, tak, we Włoszech, tak. że po prostu salsicja. Butterfly, mm -hmm. na dzień dobry. No i dobra, no i co? No i wycieka kurde tłuszcz, no i co z tego? Mi się wydaje, że wiesz, co też no, są takie techniki, na przykład w Azji, pieczenia prosiaka w całości, że no. masz w ogóle taki, taki, taki naszpikowane, powiedzmy wiesz, urządzenie, którym robisz mnóstwo dziur w skórze. Tak. I chodzi o to, żeby właśnie tłuszcz, który jest pod skórą, żeby on po prostu wypływając. No. Obsmażał ci go, jak tak. po prostu wiesz, że, że, że robi się ten prosiak po prostu cały chrupiący. Po co się nacinało kiełbasę kiedyś? Żeby ten tłuszcz właśnie też jakby zglazurował ci po prostu ten, ten, ten flaczek cały, i moim zdaniem tutaj no jakby nie no jest to wliczone, że tutaj trochę tego towaru wycieknie, ale za to masz piękne, jakby piękny, pięknie ten flaczek spieczony. No i dla mnie to jest pytanie, jakby co chcesz osiągnąć, tak? No dokładnie. Chcesz za zatrzymać cały tłuszcz w środku, mm. no to se grillujesz w odpowiednio umiarkowanie wysokiej temperaturze, żeby to też nie pękało, tak? tak? No. I faktycznie zatrzymasz to wszystko w środku, to będzie pyszne, będzie po prostu maślany posmak, jak kurde, jakby się steka, tak. Ale chcesz mieć ładnie chrupiącą, koloro skarmelizowaną skórkę, tak. to sobie ponacinaj, to wszystko wypłynie i to się tak. pięknie tym tłuszczem, kurde, jeszcze zglazuruje na zglazuruje no, no tak nie? To, zrobi się smakowita takie kiełbasa jeszcze właśnie sobie uświadomiłem że w ogóle nacinanie kiełbasy było jedną z pierwszych lekcji kulinarnych które odebrałem w życiu kiedy chodziłem z ojcem no tak. na ognisko Nacinało i któregoś kiełbę. dnia postanowiłem zaciemnić. No, po co tam nacinać? No nie, Nabijałem napatek, i potem e, Tryskały, tryska. miałem tak. tego, no nie? motylka. Tak, no e, zrobił I potem motylek. zrozumiałem, że są sytuacje, w których ma sens. Potem była jakby cała ta e, nagonka, żeby tej kiełbasy nigdy przy, przypadkiem nie nacinać, bo wtedy stracimy soczystość. E, i, i to czasami może być prawda, natomiast no, jeżeli posługujemy się różnymi technikami świadomie, e, to można naciąć, no po prostu nie przepiec tej kiełbasy jakoś spe specjalnie i raczej możemy się cieszyć wtedy szybszym e, jakby terminem e, zjedzenia. Znaczy, no możemy ją nawet pokroić w kostkę i sobie no, tak, no, no tak, no nie? I być, no, to sam, znaczy, no, pytanie, co chcemy osiągnąć, więc to, to jest dla mnie jeden z tych sporów, które po prostu... Wiesz, ktoś kiedyś wymyślił, jakiś pewnie influencer nagrał tak. jakiś filmik, i po prostu nagle się zaczęło. Kurde, nacinasz kiełbasę. No to jesteś wieśniakiem z lat 90. No. no tak. Ja mam taką chyba ulubioną metodę dla kiełbas w stylu barbecue. Czyli Jeszcze, pogadajmy o metodach. Metodach. No, dawaj jakie masz metody na kiełbasę? E, abstrahując od najprostszej metody, że kładziesz e, e, na metodę bezpośrednio, spiekasz ją ostro i wtedy przekładasz na temperaturę pośrednią, zamykasz pokrywę, no to masz bez nacinania dużą szansę, że ona nie pęknie, chociaż może się zdarzyć, że pęknie. Mm -hmm. Ale ja chyba jestem największym fanem, o ile nie zawsze stosuję tą technikę przy innych okazjach. Reverse sear. Mhm. I to w ogóle najlepiej z udziałem jakiegoś smokera plus grilla, czyli mam na, na smokerze czy tam pelecie pyrkające w niskiej temperaturze ciągle soczyste kiełbasy okalane dymem mhm. i tuż przed serwisem ktoś przychodzi chce kiełbadrona w piekło. Mhm. Jedna, druga strona, tylko karmelizacja i ona, to jest taka ciekawostka, jak jest robiona metodą reverse sear, to łatwo nie pęka, dlatego że ta temperatura w niej narasta stosunkowo powoli. I to, ta różnica, że tak powiem, nie, nie potrafię tego zjawiska nazwać, ale jak jest gwałtowne uderzenie, ciepła, e, tak, gwałtowne tak. uderzenie ciepłe, to napęka, a jak masz znaczy, ją na ląd. To low and school, jest ciepły flak, i on po prostu już się trochę rozszerza i on dokładnie. tak łatwo nie będzie pękał. Więc robiąc reverse sear, czyli zaczynając od niskiej temperatury, nie wiem, 100, 120 stopni Celsjusza, a potem rzucając ją na ogień, to powiem ci, że nawet jesteś w stanie zrobić e, z grilla kaszankę, która ci nie pęknie. Tak, ja się zgadzam. Zaczynasz od niskiej temperatury, potem szybisz kaszankę. ziemniaczaną, tak, robiłem. No po prostu też podwędzałem i jak najbardziej. To jest chyba moja ulubiona metoda. Myślę że też, że dla osób, które nie są jakimiś super purystami, polecałbym to, żeby wyjmować kiełbasę przed serwisem z wody. Hmm. Czyli masz na przykład garnek, w którym masz ciepłą bardzo wodę, nie wiem, 80 stopni, możesz sobie z termometrem ją trzymać. Jak chcesz się pobawić, wrzuć tam zioła, liście laurowe, pieprz, czosnek. Niech ona się powolutku tam zaparza, a potem przed serwisem wyciągasz szczypcami i wrzucasz na grilla. Nie jesteś w stanie powiedzieć, że jest to kiełbasa z wody. Masz grillowaną kiełbasę. To jest złota, to jest złota metoda, jak masz w ogóle dużo kiełbasy do zrobienia. Że po tak. prostu ja zawsze, zawsze robiłem tak, że właśnie jak mieliśmy większe imprezy, no to się grillowało tą kiełbasę. Tylko ja robiłem na odwrót. No. Żeśmy ją grillowali, wrzucaliśmy A, no. do daczowena, który tam tak. pyrgał sobie, wiesz, na grillu w jakieś tam piwko, jakieś zioła, jakaś cebula wkrojona, jakaś marchewka. I tak. to sobie tam po prostu nie dość, że nasącza się jeszcze tym pysznym smakiem po prostu tego wywaru, to jeszcze przez całą imprezę ten wywar się coraz bardziej redukuje, redukuje i na koniec jeszcze możesz z tego zrobić naprawdę kozacki sos barbecue, tak. dodać do tego jakieś w ogóle pomidory. Tak. I jest sztos. Więc to jest no. jedna z tych metod, które ja bardzo, bardzo lubię. Ale ja generalnie ja w ogóle wiesz co tak, nie wiem, może się starzeje, ale no. zaczynam odkrywać tą. Mówiliśmy już w którymś odcinku o tej y, temperaturze umiarkowanie wysokiej, czyli tak. takie 200 stopni max. No. 180, 200 tak. i po prostu w grillu gazowym osiągniesz to, skręcając wszystkie palniki na minimum. Tak. Y, I to jest taka temperatura, na, która po prostu no już trochę potrwa takie upieczenie no. tej kiełbasy. Pewnie z 10-15 minut max, Ale ona jest zarówno fajnie skarmalizowana w środku. Oczywiście obracasz to od czasu do czasu, tak? A w, nie pęka ci ten, ta cała skórka, jeżeli sobie tego nie życzysz. Tak? A w środku cały tłuszcz jest właściwie już taki um, półpłynny, tak? Więc możesz sobie to spokojnie bo po prostu. Masz ten cały posmak maślany. A przy okazji, jakby no tutaj, jak masz kiełbasy, które mają dużą zawartość tłuszczu, to tego się tak. nauczyłem na przykład na hiszpańskim Chorizo. No. no to jak taką kiełbasę, jak ona ci wystrzeli albo jak ją natniesz, to masz pożar na każdym grillu po prostu, no. bo one mają bardzo dużą zawartość tłuszczu tak. i z nimi faktycznie trzeba już uważać. Najlepiej, żeby one zostały już jakby zamknięte w całości no. i faktycznie nie nacinać. No. Yy, zostawić je w takiej umiarkowanie wysokiej temperaturze no. na te 10-12 minut i będą pyszne. Większość kiełbas dostępnych na polskim rynku. Rynku, jak idziesz, nie wiem, do marketu i bierzesz kiełbasę grillową, to szukaj po prostu w miarę wysokiej zawartości tłuszczu. E, to jest chyba klucz. A potem e, tak naprawdę, jeżeli takie kiełba, ta kiełbasa zazwyczaj jest wcześniej, po pierwsze jest z dodatkiem peklosoli, która wiąże w niej wodę, a drugie to, że ona jest uparzona wcześniej. Tak. Jeśli masz uparzoną wcześniej kiełbasę nie wiem, jaki musiałby być wyjątek od tej zasady, nie, to... to spokojnie możesz ją naciąć. Ale oczywiście, że no, tak. i po prostu wrzucić bezpośrednio albo na tą umiarkowaną, wysoką temperaturę, jak wspominałeś, albo jak chcesz super szybko, to zgrillować ją z jednej i z drugiej strony. I to nacięcie wiesz, moim to zdaniem... na surowość zjeść, jakby to no tak, jest No tak, ona problem. już jest gotowa do zjedzenia. No, ty musisz no. to po prostu no właśnie, podgrzać, no, tylko, no nie? Tylko fajnie jest jednak, jak wiesz, ta struktura w środku jest taka już no, ten tłuszcz, dla mnie tak. jest to ważne, żeby on był po prostu już lekko roztopiony. Tak. Bo no, jednak wiesz, jak spieczesz na wysokiej temperaturze kiełbonę po prostu no. na, wiesz, kominie rozpalającego się węgla, no. a w środku ona jest po prostu surowa i, i zimna, nie jest to chyba jakieś takie najlepsze doświadczenie. Na pewno złe też nie jest, no bo powiedzmy, no. że sama ta karmelizacja jest pyszna, ale jednak fajnie, jak ona jest już taka, jak, jak trzeba. No. Tak. No, w tych krajach, o których wspominałeś, zwłaszcza Francja, Portugalia i Hiszpania. Kiełbasy takie surowe najczęściej w ogóle przeznacza się do tego, żeby je rozciąć i usmażyć. Tak, nawet e... na tym towarze, bo tak. po prostu jakieś, czy z krewetkami często, czy, czy coś zupełnie jakby innego, tak? No, więc skoro inni rozcinają, a nawet rozdziabdzują, tak, to tak. dlaczego w sumie my mielibyśmy a, tego nie spokój. robić? To ja ja nie lubię tych przesądów takich, że po prostu tak ma być, bo tak ktoś wymyślił i wiesz i ja uważam. Kurde, ile już razy się te wszystkie szkoły zmieniały i po prostu nagle tak. ci się wydawało, wierzyłeś coś, kurde, że tak zrobiony stek to jest najlepszy stek, a potem ktoś przychodzi, uczył cię innej metody, i kurde, no, no dobra, no to jest inna metoda i, i też jest zajebista w sumie. No. Jakie są twoje najlepsze wspomnienia z kiełbasą? To no to muszą być te wspomnienia z dzieciństwa, bo to jest. Nie wiem, ja mi się wydaje, że teraz współczesne pokolenia, wiesz, przekarmione fast foodem, to, to, to tego już tak nie widzą ale to był kurde rarytas kiełbasa z ogniska to był rarytas i to nie było to samo co nie wiem kiełbasa kurcze wiesz upieczona w piekarniku z cebulą tak. czy tam jajecznica z to był właśnie to, był chyba, to, to było chyba to za co lubimy całe grillowanie czyli po prostu na węglu nie no to było nawet na ognisku no. tak tylko po prostu tam był jakiś cały rytuał tak, tak. że po prostu Ci ludzie się zbierali wokół tego ognia. To była jakaś zabawa dla dzieciaków. Tam się no. wrzucało po prostu, nie wiem, czasem ziemniaki. plastikowe pudełka po prostu, w się, <laughs> tak. Domek Hitlera to się nazywało, tak? I patrzyliśmy, jak znika to pudełko. A potem robiliśmy w tym kiełbasy, tak. bez żadnego problemu, ziemniaki. I to był cały event po prostu. Tak. Event, którego elementem było po prostu przepyszne danie kiełbasa z ogniska. Tak, kiełbasa jest tym jednym z niewielu dań, które... Czasem bardziej mi smakuje, jak to jest spalony, tak. niż jak jest tam już, prawidłowo wypieczone. No Spaloną, to ja, ja nawet kiedyś też zrobiłem taki przepis, chyba właśnie w telewizji, na, jak jest stek jaskiniowca robiony na no. węglu, to zrobiłem kiełbasę jaskiniowca, tylko tutaj faktycznie spaliłem ją właśnie po prostu na rozpalającym się kominie węgla. Hmm. Ale potem brakowało mi tego środka, właśnie tak go nie dociągnąłem do końca, okay. wiesz tam, nie było za bardzo czasu na to coś tam, wiesz, zrobiłem z tego jakąś tam kanapkę taką chłopską, po prostu, no. wiesz, pajda chleba, musztarda, pokrojona w plastry, takie obona, taka spalona. No to jest tak, spalona kiełbasa, to, to jest to. Jest to. To są smaki dzieciństwa. Smaki dzieciństwa to kiełbasa z e, ogniska, kiełbasa w żurku. Jak babcia robiła żurek na zakwasie, to musiała być to kiełbasa. No, a jeżeli odchodzimy od grillowania, no to no. biała kiełbasa z chrzanem na Wielkanoc. Dokładnie. Wypas. Ale też potem przyszły kolejne doświadczenia, może trochę prób eksperymentów kolegów z branży. E, możemy o tym wspomnieć. No i też jakieś podróże, gdzie kolejną dobrą kiełbasę jadłeś? Wiesz co? Kurde, no akurat, jeżeli chodzi o kiełby, to, to chyba tamte czasy, o których już mówiłem, czyli właśnie to sosy czparty z chłopakami z Inter Europolu w różnych krajach Europy. No to tam, chorizo, wiesz, hiszpańskie, czy morfia tak zwana, czyli kaszanka hiszpańska, hmm. czy, czy moronga meksykańska, którą całkiem niedawno jadłem, też, też przepyszna jest. No to są wszystko zupełnie inne jakby historie niż, niż ta nasza kiełbasa. nie mówię, że lepsze, ale są no. po prostu mega ciekawe dla, dla naszego smaku. Czy salsiccia włoska, czy tam meksykańska longanica, no jakby no. No jest tych kiełbas naprawdę dużo. Akurat nie zjadłem żadnej w Azji, mhm. czego trochę żałuję, bo faktycznie no tam też mega ciekawe te kiełbasy robią, ale myślę, że będę miał jeszcze okazję. Ale patę fajne przywiozłeś, pyszne, korzenne. Z Wietnamu. Ja Próbowałeś ten paszle. tak, tak. tak no, to bardzo, jest fajne, w ogóle bardzo fajne. bardzo fajne. Pływy francuskie w, Wietnam, w Wietnamie. Moje najlepsze wspomnienia mam takie same jak ty, tak naprawdę, jeżeli chodzi o Polskę, ale nie mogę zapomnieć, nigdy smaku i tęsknię za nim. Kubasy czeskiej. W Pradze. Nie wiem jak do tej pory, bo byłem tam ostatni raz, pewnie z 10 mm. lat temu, e, chodziliśmy sobie z przyjacielem e, na takie. E, sausage Hunt. Mm. E, I tam były takie straganiki, na których miałeś nie tam jedną, dwie, tylko dziesiątki różnych. Takie długie, takie krótkie, ciemne, jasne, żółte, zielone, czerwone, grube, krojone i tak dalej. I kiełbasy w stylu czeskim, właśnie robione tylko i wyłącznie na planczach. Tam miałeś dwa czy trzy dodatki opcjonalnie, mogłeś sobie wybierać z różnych kiełbas. I tak naprawdę mieliśmy tam jeden składnik, wieprzowina oczywiście, który, przez to, że był ułożony w różnych formach, w różnym stopniu zmielenia, z różnymi przyprawami był. Zupełnie innym daniem. Okay. I kiełbasa w stylu czeskim jest takim moim pierwszym poza polskim doświadczeniem: e, super kiełbasy. No i chyba, e, tak jak już wspomniałem, kiełbasa w stylu barbecue, której na początku nauczyłem się e, po prostu zżynając ją z przepisów Franklina mhm. e, z Austin. Tak potem delikatnie tą recepturę podrasowałem, bo nie sądzę, żeby on przekazywał wszystkie informacje no tak, a propos tak. swojej receptury. Na pewno tego nie zrobił. Plus, zaadaptowałem do tego, powiedzmy, polską dobrą wołowinę. Akurat robiłem na mięsie Schobota, które ma świetne, przetłuszczone mostki. I powiem Ci, że wiesz, tutaj mogę zdradzić jeden sekret. Rzadko spotykany składnik, ale da się kupić w sklepach takich, powiedziałbym, gastronomicznych bardziej. Żółta musztarda w proszku. Mhm. E, dodatek tego składnika do e, wołowiny, e, tam się dodaje coś w rodzaju rabów, które ty sprzedajesz. Mhm. Oni mają tam takie mieszanki, bardzo typowe, Swoje, no, czosnek, tak cebula i tak, sańskie, tak dalej, tak, tak, tak. plus e, e, łyżka tej musztardy, plus woda i masz stare e, kiełbasę z mostka wołowego, stare jest takim wypasem. Ale to jest Dobrze, no. że wspomniałeś właśnie tych guru barbecue, jak na no. przykład Franklin, no. bo, bo to jest w ogóle ciekawe, że każdy spot barbecue w Stanach, w Teksasie, no. oprócz Mostka, oprócz żeber, oprócz tego tamtego, każdy ma swoją kiełbasę. Tak. Bo oni mają po prostu mnóstwo spierdolin od tego no towaru ta. i przerabiają to wszystko na kiełbasę, więc wybieram się, muszę kiedyś spróbować tych no. wszystkich kiełbas amerykańskich, jestem bardzo ciekaw. Wiesz co, ja mam jeszcze, jedno mi się przypomniało takie, w ogóle wiesz, no ci, ci dostawcy kurde dobrej kiełbasy, to jest jak dużo jeździsz po kraju, no. to co chwila na jakiegoś wpadasz, gdzieś tam tutaj ktoś robi tu coś tam, ktoś ci przyniesie do spróbowania, ale po prostu już nie zapamiętujesz tego. Więc ja mam w ogóle taki, taki tutaj, um, no jak to nazwać, taki apel, że jak macie dobrego kiełbasiarza w swojej okolicy, komentujcie i my go odwiedzimy. Bo my dużo jeździmy po kraju i ja naprawdę chciałbym nawet jakąś taką mapę zrobić, kurde, producentów, bo to jest problem w tym momencie. Tak. Problemem jest kupienie dobrej kiełbasy w Polsce, co jest w ogóle jakimś dla mnie szokiem. Ale przypomniała mi się jeszcze jedna historia. Słuchaj, to też czasy pokazowe. No. I mieliśmy klienta w Szczecinie, czy Weber miał klienta w Szczecinie. Który bardzo był związany z pogonią i no. zawsze tam na jeździliśmy raz w roku na stadion pogoni Szczecin, no. jak mieli wyjazdowy mecz ostatni w lidze, no to takie tam vipy się zbierały na, na stadionie i trzeba było ich nakarmić i tam był taki facet w ogóle, który ma spot swój na stadionie pogoni Szczecin z kiełbasą, tylko on tą kiełbasę zawsze robił od zera. Sam. Mm -hmm. I po prostu potem już było tak, że jak ja tam jechałem, to dzwoniłem do chłopaków wcześniej, mówiłem, ale będzie ten gość od kiełbasy, przywiezie coś tam z tej mm -hmm. kiełbasy? Tak, tak, przywiezie, przywiezie. Mm -hmm. on, tam, tam, on chyba w końcu umarł. Tam była jakaś taka smutna mm -hmm. historia, że, że właśnie który, któregoś razu zadzwoniłem, wiedziałem, że nie, on niestety umarł, już nie robi tej kiełbasy. Ale to po prostu naprawdę poczułem żal. Poczułem no tak. żart. to była przepyszna kiełbasa do głowy, który ubasianego ja, <grystanie> zabił. <grystanie> Przepraszam. Nie, bo po się był nie. stary, no i tam wiesz no, w... no, ale to była kiełbasa, która po prostu no kurde, on przywoził skrzynę, widać było, że on to sam robił, po prostu smak wyborny, po prostu wyborny. No naturalny flag, w ogóle nie tam jakieś kurde syntetyczne gówno w środku, naprawdę dobry towar. Szukamy i wspieramy producentów kiełbony i po prostu, tak, dawajcie znać, my będziemy od nich po prostu zamawiać przy okazji naszych eventów. To jest moment na to, żeby się podzielić naszymi rekomendacjami. Bo co prawda wspominaliśmy w jednym odcinku coś tam, mhm. ale można by było podać. Yy, yy. Jakie są Twoje ulubione na rynku dostępne? Zresztą no, ja tu mam po sąsiedzku. Ja myślę, że to jest generalnie z kiełbasą, jest tak, że musisz mieć po sąsiedzku po prostu tak. dobrego dostawcę, bo, no bo, no bo ktoś, kto robi dobrą kiełbasę, to nie zrobi tego w przemysłowej skali i ja nie chcę, żeby on to robił w przemysłowej mhm. skali, bo są tacy, co robią w przemysłowej skali i dziękuję bardzo. Ja już wystarczy mi tak. kiełbasa. To jest tutaj sklep z innej wsi, u mnie w Józefosławiu. Robią kiełbasy, które po prostu jak my zabieramy gdzieś tam na cateringi, to to jest trochę tak jak z tymi stekami, z tymi żeberkami, także Ludzie potem przychodzą i się pytają po prostu: kurde. Jak to w ogóle? Skąd to wziąć w ogóle taką kiełbasę? No, no tak. No, można. No. Ja mam jedną dużą rekomendację. To jest producent e, kiełbasy, e, która powstaje z rasowej wieprzowiny, złotnicka pstran. Nazywa się Jacek Nowicki pod no, tak. Poznaniem i ma e, super jakościowe kiełbasy. No i ostatnio moje serce podbiła produkcja takiego młodego szefa kuchni. E, nazywa się Wędzarnia szefa Jachyma i on robi e, zarówno tradycyjne polskie Kiełbasy sam zbudował wędzarnie, ale robi też takie wariacje typu Czosnek Niedźwiedzi, Kary albo Chorizo z. Przepraszam, albo chorizo, albo Cheddar z Jalapinio. Jego kiełbasy spełniają wszystkie kryteria doskonałości. Przekrojona, wyjęta z grilla po prostu tryska fontanną soków i jest naprawdę ciasna. Może nie <laughs> będę więcej <laughs> epitetów o tej kiełbasie, ale polecam. Wiem, że ma sprzedaż wysyłkową, więc zachęcam. No dobra, chyba wyczerpaliśmy temat kiełbas. Wydaje mi się, że no, słuchajcie, nie ma co się obrażać, nie ma co po prostu cfaniakować z tymi stekami, z tymi mostkami. Pamiętajmy o tradycjach i pamiętajmy, kurde, co się u nas z dziada, pradziada grilluje, tudzież smażyło na ognisku, czy piekło na ognisku. Kiełbona. Kiełbona. Trzymajcie się, cześć.